Ona będzie sprawowana w następujących intencjach. Za świętej pamięci Wincentego Jasiołka w 41. rocznicę śmierci. Za świętej pamięci Bogusławę Tyburczy w 1. rocznicę śmierci. Za świętej pamięci Józefa Opokę i jego rodziców. Za rodzinę Tarnowskich z okazji 25. rocznicy ślubu. W intencji dziękczynnej, w intencji Panu Bogu wiadomej. Za zmarłą żonę Wiesławę w 2. rocznicę śmierci od męża i córki. Za świętej pamięci Ireneusza Wysockiego. Za świętej pamięci Władysławę, Roberta i Jerzego Pretler. Benedicta si, Sancta Trinitas, Adveni Salvi.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. W Kościele na całym świecie obchodzimy dzisiaj uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Przypominamy sobie podstawową prawdę naszej wiary, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach. Każda z tych osób posiada jedną, tę samą boską naturę. To, co różni osoby boskie, to sposób pochodzenia. A na początku tej mszy uznajmy przed Bogiem w Trójcy Świętej jedynym, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, Panu, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Thank you.
się. Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom tajemnicę Bożego życia. Spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan wstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto Słowo Boże. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże. Błogosławiony jesteś, Panie Boże naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje, pełne chwały i świętości, uwielbione i wywyższone na wieki. Jesteś w przybytku Twojej świętej chwały, uwielbiony i przesławny na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie swojego Królestwa, uwielbiony i przesławny na wieki. Ty, co spoglądasz w otchłanie, który zasiadasz na cherubach, pełen chwały i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem.
Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Najmilsi, ilekroć wypada
powiedzieć coś o tych najbardziej wzniosłych, niepojętych tajemnicach, jaką jest tajemnica Trójcy Świętej. Tylekroć przychodzi mi zawsze na myśl, jak świętej pamięci ojciec Franciszek Małaczyński wspominał kiedyś, jak to pewien biskup przyjechał na wizytację parafii i poszedł na lekcję religii i pytał dzieci z katechizmu. Zadawał takie podstawowe pytania, więc dzieci dobrze odpowiadały. Jest jeden Bóg. Bóg jest jeden w Trójcy Świętej. Ale w pewnym momencie wizytator się tak uśmiechnął. A dlaczego Pan Bóg jest jeden w Trójcy Świętej? No to jest pytanie dla teologa, dla mistyka. Ale jedno z dzieci podnosi rączkę do góry i mówi, ja wiem. No wiesz, to powiedz, dlaczego Pan Bóg jest Trójcy Święty? Bo inaczej Pan Bóg byłby sam. Moi drodzy, tak naprawdę właśnie to małe dziecko rozumie jakoś wewnętrznie, że jeżeli mowa o miłości, tak, Bóg jest miłością, to miłość nie może być czymś, co jest zamknięte jakby w przestrzeni jednej osoby. Jest jakąś relacją. W związku z czym można powiedzieć tak, i po tej linii idzie refleksja w gruncie rzeczy tak naprawdę i wśród największych teologów i ojców Kościoła nad tajemnicą Trójcy. Zwróćmy uwagę, jak to jest ważna rzecz. Bóg pragnie nas, można powiedzieć, z powrotem wyciągnąć w ten wir swojego życia. Po to Chrystus przyszedł na świat, po to, jak usłyszeliśmy przed chwilą, Ojciec daje Syna. Po to Syn i Ojciec tchną Ducha właśnie wzajemnej miłości, żeby w człowieku odbudowało się w pełni właśnie to, co jest naszym udziałem wewnętrznym życiu Trójcy. W jej szczęściu, w jej radości, która jest również komunią. Cierpimy nad wieloma sprawami. Dzisiaj też mamy zagrożenie takie. Mucha lata po świecie i wymiata. Więc człowiek się zabezpiecza. Nie ma innych środków, tylko dyscyplinę. To jest najlepszy sposób. To jest samodyscyplina. Natomiast jeżeli się przyjrzymy tak naprawdę tej przestrzeni naszych cierpień różnych, to najbardziej tak naprawdę cierpimy wskutek tego, co dzieje się w relacji. Tu jest największy świat ludzkich cierpień, tak naprawdę. W relacjach rozbitych, w tych konfliktach, to wszystko ma gdzieś za przyczynę te nieporozumienia, to właśnie coś w relacjach między ludźmi się dzieje niedobrego. I tu jest tak naprawdę ten świat naszych cierpień największy. Okazuje się, że gdyby jak taka mucha lata i trzeba się jakoś zabezpieczyć, to potrafimy się zdyscyplinować. Potrafimy właśnie narzucić sobie wiele, żeby się jakoś bronić. Z drugiej strony nie przydałoby się, gdybyśmy też, można powiedzieć, do tego, co jest światem naszych cierpień największych, przykładali się właśnie z pewną dyscypliną, z pewną nadzieją, no? I z pewną właśnie nadzieją na zwycięstwo, nadzieją na przejście trudności, podejmując konieczne tutaj wyzwania, perspektywy. I właśnie ten wysiłek jest jak najbardziej wysiłkiem błogosławionym. I niech ten dzień zatem dzisiejszy, dzień, którym czcimy tajemnicę Trójcy, ale też i w tej przestrzeni, można powiedzieć, łaski, jaką Ojciec daje w Synu, by człowiek wrócił właśnie do swojej pierwotnej harmonii, nie tylko z Bogiem, ale i z sobą nawzajem. To niech ten dzień nam właśnie natchnie. Tym, żebyśmy tak jak potrafimy, można powiedzieć,
walczyć z zagrożeniami różnymi drugorzędnymi. Abyśmy sobie też umieli się właśnie mobilizować ku temu światu przestrzeni największych cierpień tak naprawdę, gdzie jednak walka, by było inaczej, nie jest skazana tylko na marzenia i niepowodzenia, ale właśnie po to Bóg dał syn, aby człowiek nie tylko nie zginął tak indywidualnie, ale aby w jego ludzkim świecie było już w zadatku trochę tej miłości, która jest właśnie tym początkiem już życia prawdziwego, tym udziałem w życiu Trójcy. Mówi nam o tym święty Paweł dzisiaj w liście, w którym taki krótki z tego listu świętego Pawła do Koryntian właśnie: radujcie się, dążcie do doskonałości. Przemawia do nich jako do pewnej wspólnoty, grupy ludzi. Jeżeli mówi o Ojcu, to właśnie niech będzie miłość Ojca z wami. Jest i łaska, którą daje Chrystus, którą daje wiara w pośrednika jedynego Chrystusa. O Duchu Świętym mówi święty Paweł w tym kontekście relacji wzajemnych, jaka w tej wspólnocie się rodzi i dojrzewa. Niech dar jedności w duchu będzie z wami. Módlmy się więc w tym dzisiejszym dniu, aby te wszystkie nasze wysiłki, tam gdzie tak naprawdę zmagamy się o rzeczy najważniejsze, aby właśnie Bóg nam błogosławił, udzielał nam potrzebnego światła i mocy ducha. Rado in honum
Zjednoczeni w Duchu Świętym, przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa, zanieśmy do Boga Ojca nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby ukazywał światu miłość Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich ludzi, aby mogli cieszyć się zgodą i pokojem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji pewnej rodziny o błogosławieństwo Boże, za rodzinę Tarnowskich z okazji 25. rocznicy ślubu, potrzebne łaski dla nich i również dziękując w intencji Bogu Wiadomej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za powołanych do życia zakonnego, aby gorliwie wspierali Kościół modlitwą i pokutą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, szczególnie za świętej pamięci Wincentego, Bogusławę, Józefa i jego rodziców, żonę Wiesławę, drugą rocznicę śmierci, Ireneusza, Władysławę, Roberta, Jerzego. Za zmarłych też wskutek zakażenia koronawirusem, aby Bóg przyjął ich do niebieskiej chwały. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas samych, aby udział w Eucharystii uświęcał nasze życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, wysłuchaj łaskawie pokorne nasze modlitwy i daj nam zbawienie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Oh.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. I Pan się miał ofiarę na Twoim, na cześć Ducha swojego imienia, a także na pożytek nasz, do całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia. I przez tę ofiarę uczy nas samych wieczystym darem dla Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. Abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym, jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Cokolwiek bowiem, dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowi i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołają. Amen.
naprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego życia. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Cię wśród dziękczynnych modlitw, tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Piotrem i Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Marka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdzie swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami.
Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Czasy pokoje, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powodzę Twojego słowa, a będzie w zdrowiu. Oh.
Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego sakramentu i wiara w wiekuistą i świętą Trójcę oraz nierozdzielną jedność. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Posłuchajmy ogłoszeń parafialnych. Dzisiaj w naszej archidiecezji kończy się okres spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej. W czwartek obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Prześwięte będą sprawowane o 6.30, 9.00, 12.30 i 18.00. Po mszy świętej o 9.00 wyruszy procesja do czterech ołtarzy, a o 15.00 odprawione zostaną uroczyste nieszpory eucharystyczne, po których trwać będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu do wieczornej mszy świętej. W Podgórkach Tynieckich procesja będzie miała miejsce po mszy świętej odprawionej wyjątkowo o 9.00. Bardzo prosimy parafian o ozdobienie domów i uporządkowanie drogi na trasie procesji. Prosimy też o przygotowanie ołtarzy. Mieszkańców środka osiedla przy figurze Matki Bożej, rodziców dzieci pierwszokomunijnych przy bramie świętego Benedykta, członków Rady Parafialnej naprzeciw dawnej kuźni. Ponadto zapraszamy dzieci, szczególnie te, które przygotowują się do pierwszej komunii, do sypania kwiatków podczas procesji oraz prosimy matki dzieci pierwszokomunijnych o noszenie obrazu Matki Bożej od Bożego Ciała, a ojców baldachimu podczas procesji w oktawie, czyli począwszy od piątku. Wraz z policją, która będzie zabezpieczać przejście procesji, bardzo proszę o zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego przez miarę możliwości. To może być trudniejsze zachowanie odstępów, ale na pewno dla każdego będzie możliwe używanie maseczek. W czasie oktawy Bożego Ciała procesje eucharystyczne odbywać się będą po mszy świętej wieczornej. Litania będzie śpiewana podczas procesji. W sobotę 13 czerwca zapraszamy po raz pierwszy w tym roku na mszę świętą przy figurze Matki Bożej w lesie. Ze względu na oktawę Bożego Ciała procesja do figury wyruszy od środka osiedla o 14.30. Przed i po mszy świętej odmawiany będzie różaniec. Siostry Oblatki Serca Jezusa zapraszają do swojej kaplicy przy ulicy Zagórze czcicieli Serca Bożego do modlitwy litanią o godzinie 17.40, a po niej na mszę świętą. To oczywiście w dni powszechne. Pan z wami. Pochylcie głowy nad błogosławieństwem. Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Amen. Niech Bóg rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Amen. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was spokojem. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.